Karol Gadz, witam Państwa bardzo serdecznie, witam widzów Obserwatora Finansowego, a dziś moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Grażyna Ancyparowicz, była członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry Pani Profesor. Witam serdecznie wszystkich. Pani Profesor, niedawno na naszym spotkaniu, naszej rozmowie rozmawialiśmy o Radzie Polityki Pieniężnej i chciałem w nawiązaniu do dyskusji, która ma miejsce obecnie na temat stóp procentowych, na temat inflacji, zapytać, czy, a jeżeli tak, to jakie Rada Polityki Pieniężnej ma narzędzia, by wpływać na poziom inflacji? Co może zrobić, by ewentualnie zdusić inflację? Albo, jeżeli mamy deflację, to oczywiście ją odpowiednio podwyższyć. Na to, żeby gospodarka weszła na ścieżkę wzrostu. To, rzadsze jest to niż wyższa inflacja. Niekoniecznie. Jak ja byłam w Radzie Polityki Pieniężnej, to mieliśmy raczej tendencje deflacyjne przez 4 lata. W takim razie sypię głowę popiołem. Czyli jedno i drugie jest... ma Rada Polityki Pieniężnej pole do popisu. Tak. Jak patrzymy tak sekularnie, to rzeczywiście najczęściej jest inflacja. Bo deflacja polega na tym, że mamy jakiś zastój w gospodarce i te ceny zaczynają nam spadać, no bo ci, którzy mają wypełnione magazyny, chcieliby to sprzedać, nawet ze stratami. Przy czym proszę nie mylić tego z żadnymi promocjami, wyprzedażami i tak dalej, bo to oczywiście jest zupełnie coś innego. No tak, cena nowości to ma wysoką marżę. Tak jest, to ludzie czasami mają mniej pieniędzy, więc są mniej skłonni wydawać i błędne koło się zamyka. To znaczy inaczej, jeżeli my mamy jakąś rzeczywiście sytuację recesyjną, to ludzie nie tylko mają mniej pieniędzy, ale ludzie nawet jeżeli mają pracę, to się boją, że za chwilę mogą stracić. I nawet jeżeli mają tyle samo pieniędzy, albo nawet troszkę to i tak więcej, liczą każdą to zaczynają oszczędzać. Zresztą mamy to w tej chwili w naszej gospodarce. To prawda. Te odczyty, dane to pokazują, że rzeczywiście jeśli chodzi o konsumpcję, to ludzie zaczynają odbudowywać być może swoje oszczędności. Bo chcemy mieć te poduszki, prawda, na miękkie lądowanie. A to jest normalne w czasach niepokoju, a mam wrażenie, biorąc pod uwagę otoczenie geopolityczne, biorąc pod uwagę też pewne zmiany polityczne, że część Polaków może uważać, że to jest dobra droga, żeby oszczędzać, właśnie, żeby budować te poduszki. Ludzie oszczędzają z różnych powodów, ale właśnie takie nasilone okresy oszczędzania są wtedy, kiedy jest obawa o to, czy ja będę miała stabilne dochody. Bo można oczywiście oszczędzać na coś, prawda? No na mieszkanie to się raczej nie da, bo to bardzo długo oszczędzać. Nie, to się nie da. To co się oszczędzi, to się okaże, że to już jest nieaktualne. Ale już na przykład na zakup telewizora dobrej jakości, na zakup nawet samochodu, prawda? Żeby mieć mniejsze raty. No tak, jakichś lepszych sprzętów, RTV, AGD i wielu to innych to rzeczywiście ma to sens. Na wakacje ludzie oszczędzają. Takie, jeśli mają być wakacje egzotyczne, chociaż wakacje krajowe też są drogie i dla wielu nie dostępne. Tak, czasami taniej za granicę niż w kraju. Ale w momencie, kiedy mamy taką wzmożoną skłonność do oszczędzania, która gwałtownie się pojawia, to zazwyczaj jest to powiązane z tym, że w ocenie, w ocenach subiektywnych, mówimy o odczuciach, to prawda, to nie musi być obiektywne. Się bać. Ale teraz wyjaśnimy sobie w ogóle, jaka jest rola polityki pieniężnej, jeżeli chodzi o dbanie o stabilne ceny. Więc jak wiadomo, stabilne ceny jako takie to nie istnieją, no bo chociażby dlatego, że mamy postęp techniczny, pojawiają się nowe artykuły, inne znikają musiały z rynku. Musiały być sztywne, odgórnie regulowane, nie, a to w ogóle nie tędy droga. To nie, jak sztywne, odgórnie regulowane, cośmy mieli w socjalizmie, raz na 10 lat zmieniano ceny, przynajmniej podstawowych artykułów i to zwykle wywoływało bardzo nieprzyjemne zdarzenia. Nie chcę już mówić o tym zdarzeniach, które były czasami tragiczne. Więc to absolutnie nie wchodzi w grę. Zresztą to się nie da na dłuższą metę utrzymywać takiej polityki, bo nawet jeżeli, jak mówię, ceny są kontrolowane przez jakiś czas, bo może tak być, na przykład w okresach jakichś wzmożonych napięć politycznych, w okresach wojny, no to tam jest reglamentacja, wchodzi zamiast rynku i tak dalej, no to może się zdarzyć, ale nie mówimy o normalnych warunkach. W normalnych warunkach jest tak, że ceny zwykle będą miały tendencję do tego, żeby rosnąć. Dlaczego? Dlatego ja to kiedyś już tłumaczyłam. Dlatego, że jeżeli gospodarka się rozwija, to dochody wyprzedzają efekty podażowe. W związku z tym jeszcze nie ma towarów więcej na rynku, a już są pieniądze. I wykorzystują to ci, którzy akurat mają coś do oferowania, co jest atrakcyjne, pożądane. Więc chcą więcej. To jest normalne. Jak jest popyt duży, to oczywiście, a podaż mała. Mamy drugi czynnik, który moim zdaniem będzie przez wiele jeszcze dziesięcioleci, jak się nawet nie dłużej, oddziaływał w kierunku inflacji. I to już jest czynnik o charakterze globalnym. Mianowicie na szczęście ograniczyły się strefy głodu na świecie. Na szczęście kraje, które kiedyś były bardzo biedne, gdzie ludzie nie dojadali regularnie,
stały się krajami, w tej chwili tak zwanymi nowymi krajami przemysłowymi, czy też rynkami wschodzącymi, bo te nazwy są teraz dzisiaj bardziej obowiązują niż te nowe kraje przemysłowe. I tam ci ludzie zaczynają się trochę lepiej odżywiać. W związku z tym, że areał ziemi i upraw no jest jaki jest i chociaż jest tam ogromny postęp techniczny, to jednak popyt na żywność stale rośnie, a areał ziemi nie bardzo, raczej się nawet powiedziałbym kurczy. Niektórzy chcą w Europie, żeby się całkiem skurczył, żebyśmy całkowicie polegali na tym, tak, co się da z morza, ze głębokich oceanów sprowadzić. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście ta presja inflacyjna wynikająca z czynników podażowych i popytowych, tej braku tej równowagi, ona będzie. To samo być może będzie dotyczyło jeszcze przez długie dziesiątki lat energii, bo tam się różne eksperymenty robi, różne te OZE, nie OZE są cały czas instalowane, ale umówmy się, że jednak te tradycyjne źródła energii długo będą jeszcze dominowały i nawet jeżeli w Polsce kiedyś powstanie atom, co bym bardzo chciała, żeby było, to i tak zanim on wybuduje się, trochę te elektrownie, zanim będą oddane do eksploatacji, to jednak cały czas będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, a jak wiadomo, ceny energii mają bardzo silny wpływ na ceny wszystkiego, bo to się przenosi poprzez różne sekcje czy branże gospodarki i dlatego niestety no, pewne procesy inflacyjne będą. Chodzi o to, że one są generalnie uznawane za pozytywne, jeżeli ten wzrost cen nie jest zauważalny przez ludzi. Kiedy on nie jest zauważalny? No wtedy, kiedy wynagrodzenia rosną co najmniej w tym samym tempie lub nawet nieco szybciej. Kiedy mogą rosnąć wynagrodzenia szybciej? Jeżeli rośnie wydajność pracy. Więc jeżeli jest wysoka wydajność pracy i ona wyprzedza, jeżeli chodzi o dynamikę, wzrost cen i za tym idą wynagrodzenia, które też rosną nominalnie, i realnie też, bo szybciej niż inflacja, to nie ma w tym absolutnie nic złego. I dzisiaj nie mamy żadnych ograniczeń dla kreacji pieniądza innych niż te, którymi dysponuje no, w polskich bankach Rada Polityki Pieniężnej, a generalnie banki centralne. I teraz jak to działa? Mogę to powiedzieć na przykładzie tych ostatnich zdarzeń. Mieliśmy bardzo wysoką inflację, której symptomy zaczęły już się pojawiać dość ostro. No chyba tak w 22 roku, ale to jeszcze nie było pewne, ponieważ przepraszam, nie w 21 roku, bo przejęzyczyłam się, bo 22 rok to już był ten szczyt. W 21 roku, czyli rok wcześniej, przed tym, co się zdarzyło, prawda, z tą agresją i tak dalej, wskutek tego, że w czasie pandemii ludzie dostawali gospodarstwa domowe, zwłaszcza i te małe firmy, dostawały dużą pomoc. Ja mówiłam nawet, że to były bardzo duże pieniądze, bo to było 11% całego PKB Unii Europejskiej. To ogromne kwoty, krajach znacznie prawda. Więcej. U nas stosunkowo mało, ale też jednak około tych 200 miliardów w gospodarkę było wpompowane razem ze środkami unijnymi, które dostaliśmy. Nie żadne KPO, tylko to szure, które było kierowane do tych małych firm. Także te pieniądze nie były wydawane i powstało coś w rodzaju nawisu inflacyjnego, używając języka pana Balcerowicza. I ten nawis inflacyjny sobie spokojnie drzemał w bankach jako depozyty. No, kto miał dużo pieniędzy, to korzystał również z faktu, że były niskie bardzo stopy procentowe i tam inwestował na rynku mieszkaniowym, co nam potem wywindowało ceny mieszkań. Ale zostawmy to, bo to jest trudno. No, nigdy z takimi rzeczami bank nie mógł walczyć i nie będzie walczył. Ale te depozyty miały swoje znaczenie. Dlatego, że jak się odmroziło ceny, jeszcze potem, to był ten pierwszy symptom, kiedy inflacja zaczęła nam gwałtownie przyspieszać. Jak te ceny odmrożono, to ludzie zaczęli to kupować, a producenci, którzy też jeszcze nie mogli odtworzyć w pełni produkcji i nawet powiedzmy sobie szczerze, wielu asortymentów brakowało, zaczęli windować te ceny w górę. Potem zaczęły być windowane również ceny zaopatrzeniowe i tutaj jak gdyby w konsekwencji tego, nie tylko na rynku towarów, ale również na rynku usług, takich, które są adresowane do ludności, do osób fizycznych, zaczęła się coraz silniej rysować ścieżka inflacyjna. I w takiej sytuacji Narodowy Bank Polski zastanawiał się i Rada Polityki Pieniężnej, co jest dla nas gorszym złem. Czy już teraz zacząć podnosić te stopy procentowe, mimo że ta inflacja ma charakter przejściowy, bo to jest ta eksplozja popytu wywołana odłożonym popytem,
Czy też jednak już teraz zacząć działać w kierunku odebrania ludziom pieniędzy. Umówmy się co do jednej rzeczy. Każda podwyżka stóp procentowych oznacza podniesienie ceny pieniądza z jednej strony, czyli hamujemy kreację pieniądza, czyli ci, co chcieliby wziąć kredyt, to już mają większe kłopoty, żeby ten kredyt dostać, ale to dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również przedsiębiorców, którzy mają inwestycje. Przede wszystkim też i tym się musi również kierować Rada Polityki Pieniężnej, bo gdyby chodziło tylko o gospodarstwa domowe, to decyzja jest prosta. Jest inflacja, wobec tego zrobimy wszystko, żeby ludzie nie brali kredytów. Tak ustawimy to, żeby były drogie, żeby były praktycznie niedostępne. Hamujemy kreację pieniądza, koniec, kropka. Ale również szkodzimy przedsiębiorstwom. Bo oni przecież, jeżeli chcą funkcjonować normalnie, to większość firm ma przynajmniej coś w rodzaju kredytu obrotowego, mają kredyty rewolwingowe, mają kredyty kupieckie, mają wreszcie kredyty inwestycyjne. Duże firmy często finansują swoje inwestycje w leasingu albo emisją papierów dłużnych. W związku z tym, jeżeli podejmujemy taką decyzję, to my również uderzamy w sferę podażową. I dlatego, jeżeli ta inflacja wydaje się, a tak wynikało z projekcji, przejściowa, to nie warto stosować zbyt silnego lekarstwa, dlatego że ono będzie tylko tłumiło wzrost gospodarczy i nic się dobrego z tego nie da. A co pani sądzi o takich pomysłach, które się pojawiały między innymi od niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, by na przykład stopy procentowe były wyższe niż poziom inflacji? Takie pomysły pojawiały się w przestrzeni medialnej, były komentowane. Trochę na zasadzie egzotyki, trochę na zasadzie ciekawostki, no ale jednak takie pomysły oficjalnie były postulowane. To jest moim zdaniem wpływ naszego guru polskiej ekonomii, czyli pana Balcerowicza. Czy on sam to wymyślił, czy ktoś mu to suflował, to ja tego nie wiem. Ale wiem, że w 90 roku jako kotwicę właśnie potraktowano coś, co nazywało się cenami pieniądza wyższymi od inflacji. Ja już kiedyś o tym mówiłam, bo dostałam bardzo boleśnie w skórę, bo miałam kredyt na 30%, bo akurat mieszkanie dostałam. I to jest z dnia na dzień podniesiono mi stawkę na 90%. I cudem to bolesne bardzo doświadczenie. No, to nie tylko było bolesne, bo gdyby nie to, że miałam dwie prace i mogłam, bo już byłam wtedy profesorem i mogłam sobie pracować w administracji publicznej i na uczelni. I jedną z tych pensji przeznaczałam na spłatę tego kredytu, no to prawdopodobnie bym popadła w pułapkę zadłużenia. Ja nie popadłam, bo miałam szczęście. Ale ile firm zostało właśnie w ten sposób zlikwidowanych, stracił płynność. 2/3 polskich przedsiębiorstw w ogóle zniknęło z mapy gospodarczej naszego kraju w tamtym czasie. To było do roku 90-92. To 2/3 przedsiębiorstw. Teraz tak, co to znaczy dodatnia stopa procentowa? Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że jeżeli mówimy o dodatniej stopie procentowej, to odnosimy się do poziomu inflacji dzisiejszego. A polityka pieniężna nie działa natychmiast. Ona działa z opóźnieniem co najmniej 6 kwartałów, 8 kwartałów. Zależy, jak tam gospodarka funkcjonuje. W związku z tym, jeżeli ja podnoszę cenę pieniądza dzisiaj, to ja dzisiaj mrożę gospodarkę, jeżeli robię to gwałtownie. Jeżeli powyżej inflacji, no to wyobraźmy sobie. To bardzo gwałtownie. Bardzo gwałtownie. I na bo to jest rzeczywiście, no to jest jakaś decyzja taka, powiedziałbym, dramatyczna. I mamy efekty tak jak za pana Balcerowicza. Jak inflacja do lat 90. była w skali, powiedzmy, roku na poziomie około dwukrotnie rosły nam ceny, to po jego decyzji tylko w jednym roku ceny nam wzrosły 6-krotnie. I potem schodziliśmy z tego poziomu praktycznie przez najbliższe 10 lat, co zresztą było też bardzo bolesne społecznie, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, bo jeżeli mówimy o wyższych stopach procentowych niż inflacja, to mamy na myśli dzisiejszy dzień, czyli jak gdyby to, co widzimy na horyzoncie. Tylko problem polega na tym, że im bardziej idziemy do przodu, tym bardziej ten horyzont się oddala. I w gruncie rzeczy możemy całą kulę ziemską w ten sposób przejść, a i tak nie dojdziemy do tego horyzontu, prawda? A i tak nie dogonimy w ten sposób inflacji i nie pozbędziemy się inflacji. Przeciwnie, będziemy ją podkręcali, bo zapominamy jeszcze o jednej rzeczy.
wysoka, bardzo wysoka cena pieniądza, ona nie tylko będzie nam zabrażała gospodarkę, ona będzie powodowała ucieczkę w szarą strefę, ona będzie powodowała rozwój jakichś takich patologicznych zupełnie zjawisk gospodarczych, również może prowadzić do powstania jakichś gangów. No, jednym słowem, tam gdzie jest zbyt silna ingerencja jakiejkolwiek władzy, również władzy monetarnej, zazwyczaj powstaje patologia. I niestety tak już jest. Trzeba oczywiście czuwać i jeżeli jest wysoka inflacja, to trzeba ograniczyć kreację pieniądza. No właśnie, to wracam do pytania pierwotnego. To wracam do pytania pierwotnego, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Jakie narzędzia, jakie możliwości ma Rada Polityki Pieniężnej, by tutaj rzeczywiście próbować wpływać na tę inflację? Podstawowym narzędziem jest oczywiście stopa referencyjna, bo wszystkie inne stopy są z nią powiązane, prawda? Idą albo w dół, o parę tam u nas w naszym przypadku 50 punktów bazowych, albo w dół. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze bardzo ważną stopę, o której się rzadko mówi, a która była użyta na przykład w okresie COVID-u przez Narodowy Bank Polski. Później się z tego wycofaliśmy. Zresztą była też używana w innych okresach, tam przynajmniej dwa razy, już nie przez tę Radę Polityki Pieniężnej, tylko wcześniejsze, mianowicie stopę rezerwy obowiązkowej. Ona jest oprocentowana, ona daje pewne dochody bankom z tego tytułu, że tam przechowywane są ich środki. Ona w Polsce wynosi 3,5% standardowo, ale na przykład wtedy, kiedy był COVID, to myśmy obniżyli do 0,5%. Obniżylibyśmy jeszcze bardziej, ale prawo unijne na to nie pozwala. I w ten sposób zostały uwolnione bardzo duże środki banków, które zostały skierowane na zakup obligacji, które potem w ramach operacji strukturalnych otwartego rynku w dużej części odkupił również Narodowy Bank Polski, działając podobnie jak Fed, jak inne banki centralne, w szczególności również Europejski Bank Centralny. Także pierwsza i podstawowa rzecz to... No zresztą działania Narodowego Banku Polskiego podczas COVID-u były chwalone potem przez szereg instytucji. Ograniczamy kreację pieniądza właśnie przez to, że jeżeli ja podnoszę stopy procentowe, to zazwyczaj znacznie bardziej wzrosną nam tam i te wibory, wibony, cokolwiek, czym się kierujemy. I w związku z tym kredyt staje się droższy. Jeżeli kredyt staje się droższy, to banki komercyjne, bo przecież pieniądze kreuje nie bank centralny. Bank centralny nie udziela, z wyjątkiem jakichś bardzo dramatycznych sytuacji, wtedy, kiedy obraduje jakiś komitet kryzysowy, bo jest jakąś zapaść w jakimś banku, tak jak mieliśmy przy Getin Banku, prawda? No to tam był udzielony kredyt techniczny. Ale to są sytuacje wyjątkowe. Natomiast normalnie bank centralny, ani Polska, ani żaden inny w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych nie kredytuje innych banków. To się nie dzieje. Od tego są normalne standardowe operacje otwartego rynku. Natomiast wtedy, kiedy mamy sytuację taką, że trzeba w jakiś sposób ściągnąć ten pieniądz z rynku, to na bieżąco ściągamy tymi operacjami otwartego rynku, ale z drugiej strony, jeżeli podnosimy stopy procentowe, to banki będą podnosiły przede wszystkim stopę oprocentowania kredytów. No i jak mówię, człowiek, który miałby zdolność kredytową, nagle okazuje się, że jej nie ma. Nie dostanie tego kredytu. Przedsiębiorca tak samo. Dlatego to mrozi gospodarkę. No bo nie ma pieniędzy oczywiście na rynku, no bo ale jest jeszcze druga trudniejszy strona. Trudniejszy jest dostęp do jest tego pieniądza. Jest druga strona. Banki bardzo niechętnie, ponieważ one mają w Polsce nadpłynność, to bardzo niechętnie podnoszą cenę depozytów. Czyli po prostu z jednej strony rosną nam odsetki od kredytów, ale od depozytów nie. A to było bardzo mocno widoczne, chociażby podczas pandemii, ale nie tylko. Podczas czasu, gdy inflacja rzeczywiście była stosunkowo wysoka, to ta oferta banków no, nie była zbyt korzystna dla obywateli. Dopiero troszkę takie lekkie pogrożenie palcem ze strony rządzących zmotywowała niektórych do działań, ale trzeba powiedzieć sobie wprost, no, krótko mówiąc, dużo poniżej oczekiwań, myślę, społecznych. To znaczy, ona nie była dużo poniżej oczekiwań, bo ona była tak dziwna, jeżeli chodzi o te reakcje banków. Zresztą wykorzystały swoją pozycję uprzywilejowaną, oczywiście, mocną pozycję. Ja ciągle twierdzę, że w Polsce jest za mało banków. Naprawdę. Jakbyśmy mieli więcej banków, jakbyśmy mieli więcej skoków, gdyby one nie zostały zamordowane, bo zostały jako pewien system. Mhm. Oczywiście też kalumnie były rzucane po to, żeby zrobić miejsce dla pośredników kredytowych, a teraz ubolewamy, że ludzie tam pożyczają pieniądze. No nie ma skoków, to muszą tam iść. Ci, którzy nie mają możliwości otwarcia normalnego rachunku bankowego. Ja sam pamiętam, w pewnym momencie dużo bardziej opłacalne były obligacje Skarbu Państwa dla obywateli niż lokaty na przykład w bankach, które właśnie były tak nisko oprocentowane. Ale tam była
była jeszcze inna historia. Myśmy mieli stopę najniższą, referencyjną, 0,1%. A banki oferowały za depozyty przez dłuższy czas, przez bardzo długi czas, 0,01%, czyli 1 promil. To pokazuje, że banki nie chciały pieniędzy, bo po co im były te pieniądze? No po to, żeby kupowały sobie najwyżej obligacje, które są podwójnie dla nich korzystne, bo raz, że są oprocentowane, bo tylko przez krótki okres, kiedy Narodowy Bank Polski aktywnie działał na rynku tym strukturalnych operacji otwartego rynku, to wtedy te, rzeczywiście te oprocentowanie obligacji było niskie, ale potem bardzo szybko się okazało, że i PFR, i BGK zaczęły wypuszczać bardzo atrakcyjne obligacje i banki wcale nie zamierzały się ich tak łatwo pozbywać, bo z jednej strony miały dochody z tego tytułu, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że ten wspaniały podatek bankowy, przeciwko któremu ja w swoim czasie występowałam, ale bezskutecznie, jeszcze kiedy PiS to chciał wprowadzić, ale wtedy nikt tego nie chciał słuchać. Uważano, że to im sfinansuje ten program dla dzieci. No nonsens kompletny. To one wtedy właśnie, jak mają te obligacje skarbowe, to tego podatku nie płacą, bo to jest podatek od kredytów. I dlatego nie dziwmy się, że w Polsce między innymi dlatego jest wysoka cena kredytów, że po pierwsze jest za mało banków i za mała konkurencja, a dużo ludzi jednak potrzebuje tego kredytu, bo nie ma na przykład innej szansy na mieszkanie niż kredyt. I to nie ten 0%, czy bezpieczny kredyt, tylko w ogóle. No właściwie można powiedzieć, że to jest jedyna praktycznie opcja dla dużej części społeczeństwa. Tak, ale druga jest też taka, że chcemy żyć lepiej, zarabiamy całkiem dobrze i nie zawsze bierzemy kredyty tylko na mieszkanie, ale bierzemy też samochody, na wycieczki, na inne rzeczy. To jest także konsumpcyjne, na inne rzeczy. Dobra, to prawda. I kto tylko ma jaką taką stabilną sytuację finansową, to stara się to brać. Natomiast banki, które mają rzeczywiście wysoką nadpłynność, dlatego że napływają do nas cały czas pieniądze z zagranicy i Narodowy Bank Polski musi to absorbować, to one już nie chcą pieniędzy z depozytów i one wyraźnie pokazują, że nam nie zależy. Chyba że nam zależy na złapaniu klienta, to wtedy się robi promocję, daje się oczywiście przez jakiś krótki okres, zazwyczaj 3 miesiące, czy maksymalnie pół roku, bardzo atrakcyjne warunki, ale potem ten klient siedzi i będzie miał takie same oprocentowanie, jak może dostać w każdym innym banku, czyli bardzo niskie. Jak mówię, mamy cały czas taką sytuację jeszcze rynku, który dopiero powstaje, który się stabilizuje. Druga rzecz, która jest również istotna. Pomimo upływu tych kilku dekad. No ale co to jest? Myśmy tworzyli rynek bankowy praktycznie od zera. Inne kraje tworzyły sobie rynki bankowe przez wieki, a u nas zlikwidowano w PRL-u rynek bankowy i w gruncie rzeczy potem te reformy, które były podejmowane w latach 90. też specjalnie temu nie sprzyjały, bo były ustawy zbyt liberalne i one prowadziły do w pewnym momencie, gdyby nie decyzje NBP-u, które były podejmowane i które uratowały nasz system bankowy, to mielibyśmy totalny krach. To były te wszystkie ustawy z 93 roku i późniejsze, które uzdrowiły system bankowy na tyle, że on już zaczął działać tak, jak powinien działać. No dzisiaj mamy chyba najbezpieczniejsze banki w Europie, jakie tylko mogą być, bo wszystkie te normy ostrożnościowe, jak popatrzeć, przynajmniej na statystykę taką ogólnie, bo nie mówię o pojedynczych bankach, ale to one są przynajmniej na poziomie dwukrotnie wyższym niż są wymagania bazylejskie. Także naprawdę mamy bardzo bezpieczny system bankowy, ale jednocześnie mamy bardzo drogie kredyty i bardzo nisko oprocentowane depozyty. Ale wracając teraz do decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Więc jak mówię, jeżeli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, to one, mówimy o tych takich najbardziej elementarnych, czyli nie poprzez oddziaływanie na operacje otwartego rynku, bo oczywiście, że tak, i podstawowe, i dostrajające, i strukturalne, wszystkie są potrzebne, zależy od sytuacji. Natomiast tak na co dzień, to najważniejszym takim instrumentem, który służy jak gdyby kontrolowaniu procesów inflacyjnych, to są oczywiście stopy procentowe i w tym przede wszystkim ta stopa referencyjna, czyli to oprocentowanie tych naszych bonów, po których się dokonuje te podstawowe operacje. A teraz też, pani profesor, słychać takie głosy, że należy zmienić stopy procentowe, no przede wszystkim, że należy je obniżyć oczywiście i część ekonomistów, komentatorów, no zaczyna po cichu domagać się tego, wywierać nacisk. Jak pani profesor patrzy na tego typu głosy? Ja patrzę na tego typu pogłoski w taki sam sposób, jak patrzyłam, kiedy ja byłam w Radzie Polityki Pieniężnej, że zawsze są jacyś ludzie, którym się wydaje, że wszystko wiedzą lepiej, bo oni sami przestudiowali w internecie pewne rzeczy i zrobili samoistne prognozy. Zresztą nie chcę tutaj nikomu nic wypowiedzieć,
przypominać, ale przypominam sobie, jakie były opozycyjne prognozy w stosunku do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Ale wyjaśnijmy jeszcze, w jaki sposób działa ta wysoka stopa. Więc tak, ona z jednej strony jak gdyby ogranicza popyt na nowe kredyty, bo są drogie. Ale z drugiej strony przecież i przedsiębiorcy, i gospodarstwa domowe mają kredyty dawniej zaciągnięte. I jeżeli jest sytuacja taka inflacyjna, a nikt z dnia na dzień nie dostaje więcej pieniędzy, to na obsługę tych kredytów oni muszą wydać więcej pieniędzy niż wydawali dotychczas. Stąd zawsze jest taki bunt, no i częściowo nam tłumaczy, dlatego niektórzy dzisiaj też się domagają obniżki, że jak ja mam wysokie stopy procentowe, to ja muszę bardzo dużo, czy dużo więcej, czy trochę więcej, wszystko zależy w jakim tempie to zmieniamy, dlatego to się zmienia łagodnie zazwyczaj, ale w dłuższym okresie to są rzeczywiście potężne zmiany, tak? Bo w tej chwili mamy rekordowo wysokie te stopy procentowe. Nie najwyższe w ogóle w naszej ostatniej historii, ale bardzo wysokie. I to powoduje, że jeżeli ja muszę płacić bardzo wysokie odsetki od kredytu, które już zaciągnęłam, no to jest niezadowolenie, no to w związku z tym mam mniej pieniędzy na inne rzeczy. Jak mam mniej pieniędzy na inne rzeczy, to presja inflacyjna maleje, no bo w końcu ci, którzy dostarczają nam tych towarów, nie tylko nie mogą realizować coraz wyższych marż. Zresztą jak widać, bo mamy ostatnio ten monitoring pokazywał, że no niestety, ale nie jest kondycja naszych przedsiębiorstw tak świetna, jeżeli chodzi o ich rentowność przynajmniej, bo nie mówię, że tam grozi jakaś fala upadłości, ale rentowność gwałtownie nam obniżyła się w stosunku do tego, co było przed rokiem. Wobec tego, że właśnie maleje ten popyt i rynek nie każdą cenę zaakceptuje. I to jest w gruncie rzeczy cały bardzo prosty mechanizm, łatwo to zrozumieć. Podnoszę cenę kredytu dlatego, że wzrosła nam stopa referencyjna, w związku z tym maleje popyt na kredyt, ale jednocześnie ci, którzy byli obarczeni zobowiązaniami finansowymi, niestety muszą zapłacić bankom więcej. Wobec tego na inne przyjemności zostaje im tych pieniędzy mniej. I to jest cały najprostszy mechanizm walki z inflacją. Ja to sprowadzam do takiego prostego schematu, ale mniej więcej tak to działa. Pani profesor, Rada Polityki Pieniężnej nie działa w próżni. I chciałem nawiązać do swojego pytania poprzedniego, to znaczy, na ile z pani doświadczeń, z pani rozmów z kolegami, koleżankami z Rady Polityki Pieniężnej wynika, że Rada Polityki Pieniężnej, która składa się przecież z ludzi, którzy mają emocje, którzy czytają, oglądają media, którzy słyszą różnego rodzaju głosy, no na ile członkowie Rady Polityki Pieniężnej są odporni na taką wywieraną presję, a na ile być może zastanawiają się, być może i ulegają? Czy takie naciski, pani zdaniem, w ogóle Rada Polityki Pieniężnej bierze pod uwagę, czy absolutnie nie? Ja nie umiem wypowiadać się na temat innych członków Rady, ponieważ nie znam ich. Ja ale też pani obserwowała swoją kadencję, wtedy, jak to kiedy wygląda. Ja byłam w Radzie, to też były na nas, jak powiedziałam, różne naciski wywierane. Jeżeli to był ktoś, że była minimalna chociażby szansa, że ja mu wyjaśnię, o co chodzi, czyli człowiek, który miał jakąś elementarną wiedzę na temat rynków finansowych, tego, jak to działa, jak w ogóle, jakie są zależności w makro, w gospodarce. Jeżeli miał pojęcie, no to przynajmniej starałam się to tłumaczyć. Natomiast w większości przypadków ja w ogóle nawet nie podejmuję takiego heroicznego wysiłku, bo uważam, że to jest bez sensu. Dlatego, że jeżeli człowiek kieruje się tym, że ja uważam lepiej niż cały sztab ludzi, którzy tutaj są. Ja wiem, że to ten prezes sam podejmuje decyzje po prostu i każe innym robić, bo to jest jakiś dyktator, no to z takimi osobami nie warto nawiązywać żadnej dyskusji. Ale nie wymieniając nazwisk, na pewno, tak mi się wydaje, zakładam, że podczas dyskusji na Radzie Polityki Pieniężnej zapewne też w jakimś stopniu być może rozmawiano o różnego rodzaju naciskach, opresji. Nie było takich dyskusji. Nie, nie rozmawia się na ten temat. Raczej się nie rozmawia. Tam się rozmawia merytorycznie. No a chyba, że są jakieś tam wewnętrzne sprawy, no, ale nie. Raczej nie było takiej, przynajmniej ja sobie nie przypominam, takiej sytuacji, żeby ktoś rozważał poważnie to, co mówią dziennikarze, czy nawet tak zwani eksperci,
bo mówię tak zwani, no bo jak można być ekspertem, nie mając dostępu do tych dokumentów, które dostaje Rada. Natomiast w samej Radzie, no to oczywiście, jak powiedziałam, zdania są podzielone, ale póki co i na razie, to oni zdrowym rozsądkiem się kierują osoby, które są w tej Radzie, a przede wszystkim własną oceną sytuacji na podstawie dostarczanych dokumentów. Bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji przez Radę odgrywają te projekcje. One są trzy, ale dlaczego są trzy? Bo teoretycznie można powiedzieć, że co kwartał. Dlatego, że mamy pierwszą projekcję bardzo ważną marcową, która pokazuje jak gdyby dane roczne. Bo zwykle zamyka się statystyki, mniej więcej mam już PKB, wiadomo jakie było i tak dalej za poprzedni rok. Bo statystyka ma to do siebie, że trochę dane są z opóźnieniem. Nawet te tak zwane szybkie dane, one też są z opóźnieniem przynajmniej miesiąca, prawda? Więc w marcu jest ta pierwsza projekcja, no bo trzeba te dane pozyskać z gospodarki za poprzedni rok, żeby przy pomocy bardzo skomplikowanych narzędzi matematycznych, stochastycznych, jak również ocen eksperckich, przygotować tą projekcję. I dlatego pierwsza projekcja jest marcowa i ona właściwie bazuje na trendach, które występowały w roku poprzednim. Potem mamy następne miesiące nam biegną i mamy półrocze, ale dane w gruncie rzeczy będą dostępne w większości dopiero do maja. Dlaczego maj jest ważny? Bo w maju zwykle zamyka się ostatecznie bilanse przedsiębiorstw i również zamyka się całą tą sprawozdawczość, która dotyczy sektora finansów publicznych. Czyli zanim te dane spłyną, zanim one będą już prowadzone, przetworzone i ocenione przez ekspertów, mamy projekcję lipcową. I podobnie mamy okres wakacyjny, jest projekcja listopadowa, czyli tak naprawdę nam chodzi o te trzy kwartały i one, jeżeli chodzi o to, co zdarzy się w przyszłym roku, są na tyle wiarygodne, że Rada może patrzeć, co się dzieje. Oczywiście, że te dane się zmieniają, bo jak napływają dane z gospodarki i są aktualizowane, no to oczywiście projekcja marcowa może się różnić od projekcji lipcowej, a lipcowa od listopadowej. I to jest normalne, zdrowe zjawisko, bo gdyby tak, no to znaczy, że nic się w gospodarce nie dzieje, albo też projekcja była niewłaściwie przeprowadzona. I na tej podstawie zwykle dopiero podejmuje się dyskusję. Więc jeżeli w tej chwili mamy tę projekcję lipcową, która pokazuje, że będą dwa szoki wywołane wzrostem cen energii, to w tej chwili schodzenie ze stopami, ja mówię dzisiaj, byłoby bardzo groźne, bo za chwilę musielibyśmy, to by działało na przyszłość dopiero za dłuższy okres. Ale jaki okres? Kiedy jeszcze projekcja pokazuje, że będzie wysoka, znacznie wyższa niż ten nasz cel, inflacja. Wobec tego musimy zachowywać umiar, żeby nie wprowadzać zamętu na rynku, bo chyba nie ma nic gorszego w polityce pieniężnej niż takie chaotyczne działania, że raz podnosimy, raz obniżamy, no tak, nie wiadomo. Fundamentem w tym przypadku jest stabilność, pewna przewidywalność. Przewidywalność to, że można, jest najważniejsza, bo my adresujemy to nie do dziennikarzy, nie tylko do polityków, rynków, tylko do analityków rynku finansowego, którzy świetnie to rozumieją, i do inwestorów. I oni wiedzą, jakie są reguły gry. Natomiast przeciętny polityk nie ma w ogóle pojęcia, bo jak mówię, jakbym zrobiła taki egzamin wstępny, co to jest to, co to jest tamto, to myślę, że bardzo wielu by oblało, panie profesor. Nie, wszyscy by oblali, bo jestem przekonana, że nie wiedzą. Również, żeby nawet ci, którzy są ekonomistami, ja jeśli chodzi o polityków. Ja powiem jeszcze taką jedną rzecz, bo już pewnie będziemy kończyć. Jeszcze mamy chwilę, panie profesor. Że ja przyjaźnię się z wieloma osobami z Rady Polityki Pieniężnej. Tymi z poprzedniej i z tymi, którzy są teraz. I niektóre z tych osób powiedziały mi wprost, że w momencie, kiedy weszły do Rady Polityki Pieniężnej, to miały bardzo duże trudności z poznaniem dokładnie treści ekonomicznej wskaźników, którymi Rada się posługuje. Bo to nie jest tak, że aha, podnosimy stopy, patrzymy głęboko w sufit. Ja powiedziałam, ja muszę prezesowi oferować kiedyś, i nawet już mam nabytą drogą kupna, tylko chyba dam to dopiero na Boże Narodzenie, taką kulę kryształową, i z tej kuli można też pewne rzeczy wyczytać. Natomiast większość członków Rady właśnie kieruje się zdrowym rozsądkiem i mówią na początku, są bardzo ostrożni, dopytują się o wiele rzeczy, ponieważ wskaźniki, które tam są, one mają swoją metodologię czy metodykę, według której są opracowane. I sami mówią, że pierwsze pół roku dla większości ludzi, jeśli nie mieli kontaktu ze statystyką,
to dla nich to jest duże wyzwanie, żeby dokładnie zapoznać się, co który wskaźnik oznacza. Nawet mamy taką chociażby prostą sprawę. Przypominam sobie taką rozmowę właśnie na Radzie Polityki Pieniężnej, że coś tam staw niezbyt rzetelnie prezentuje, bo są pokazane zadłużenie Polski wobec zagranicy i to są trzy różne rzeczy. No tak, tylko że ta osoba, która miała takie uwagi, nie zauważyła, że mamy zadłużenie według miejsca emisji, według rezydenta i zadłużenie według takiej metodologii, która się nazywa ESA 2010, czyli takiej samej, jak się liczy do rachunków narodowych. I to będą trzy zupełnie różne liczby, bo według miejsca emisji, czyli w którym miejscu były te obligacje wydrukowane, że się tak wyrażę, według rezydenta, to czyli ktoś był pół roku w Polsce, czy nie, i według transakcji, czyli w ujęciu kasowym. To są zupełnie różne rzeczy. Słuchając tego, pani profesor, to myślę, że ci nowi członkowie każdej kadencji to pewnie rok czy dwa spędzają dopiero na nauce. Jedni się uczą szybko, kto się uczy szybko? Ten, który ma dostatecznie dużo pokory i wie, że nie wszystkie rozumy zjadł. I że niekoniecznie autorytety ze szkoły chicagowskiej, czy jakiejkolwiek innej szkoły, są tutaj miarodajne i pozwalają wypowiadać, bo wypowiadać sądy każdy ma prawo. No ale wypowiadać ex cathedra z pozycji wysokiej to już niekoniecznie. Ale najgorzej jest wtedy, jeżeli ktoś ma przekonanie, że ma świętą rację, ma wyłączną rację i ma tylko on rację, nie sprawdzi pewnych rzeczy i później głosi te swoje poglądy, bo jest przekonany, że takie. Oczywiście może być i tak, że ktoś sprawdzi i będzie nadal przekonany, że on ma rację, ale najpierw trzeba bardzo dokładnie przeanalizować nie cudze teorie, które są przeszczepiane na polski grunt i które w gruncie rzeczy niekoniecznie nam tutaj dobrze służą, tylko wiedzieć, co to znaczy. Na przykład ja pamiętam, jak bardzo ważne moim zdaniem, jeśli chodzi o sposób myślenia, też wniósł wkład pewien, też mój kolega dobry, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo nie chcę robić tutaj kryptoreklamy, to jest bardzo wybitny profesor z dziedziny finansów publicznych i on, jak obserwował inflację, to on się zawsze domagał i słusznie, że wtedy, kiedy Rada podejmuje decyzję, to powinna patrzeć nie tylko wskaźnik rok do roku, chociaż to jest miarą, i nie koniecznie CPI, ale również, żeby patrzeć na inflację miesięczną. I ja pamiętam, że jak zaczęła u nas inflacja wygasać w kwietniu, to ja między innymi byłam zapraszana do radia, Polskiego Radia 24, bo teraz już nigdzie nie jestem zapraszana poza naszą telewizją. To bardzo dobrze, my się cieszymy, pani profesor, z pani obecności i z pani wiedzy. Tak, ale w każdym razie ja właśnie wtedy tłumaczyłam, że już inflacji praktycznie nie ma, bo ceny stanęły w miejscu i to był właśnie ten moment, kiedy dokonano tej takiej korekty tych stóp, co zresztą potem podkreślał Europejski Bank Centralny, że ta dostrajająca operacja, jaką przeprowadził Narodowy Bank Polski jesienią 2023 roku, była konieczna, bo nie było powodu, żeby utrzymywać stopy aż na tak wysokim poziomie, ale nie było też możliwości, biorąc pod uwagę sytuację, jaka się kształtowała, żeby rezygnować z tej restrykcyjnej polityki pieniężnej tak, całkowicie. Tak mi się też wydaje, że takie patrzenie miesiąc do miesiąca może być, ja przyznaję, nie wiem, bo ekspertem nie jestem, ale może być też czasami pomocne, bardziej precyzyjne, pokazywać pewne rzeczy, których niekoniecznie pokaże rok do roku. Rok do roku na pewno nam nie pokaże tego, co się dzieje, chociaż tym się kierujemy. Rok do roku pokazuje nam, jakie mamy ceny, o ile wyższe lub niższe, bo i tak może być, ale na razie były wyższe, niż przed rokiem. Natomiast jak patrzymy na wskaźniki miesięczne, to one nam pokazują, czy w tym miesiącu, w stosunku do miesiąca poprzedniego, ceny nam wzrosły, czy nie. Jeżeli wzrosły, to potem po rozbiciu widzimy, co wzrosło. No zwykle rośnie żywność. No niestety tego nie unikniemy, jak powiedziałam, z przyczyn takich globalnych. Ale nie tylko, no bo i klimat, tam różne rzeczy działają. Ale generalnie to jest bardzo dla nas ważna informacja, czy na przykład nie trzeba zaostrzać tej polityki, bo gdybyśmy patrzyli, że z miesiąca na miesiąc ceny nam rosną. Mało. My patrzymy na ceny konsumpcyjne. Ale przecież równie ważne, jeżeli chcemy robić projekcje, i to bez wątpienia uwzględniane jest w modelach, są również ceny zaopatrzeniowe. Bo wtedy, kiedy zaczęła się ta presja inflacyjna, to wcześniej, zanim przełożyło się to na CPI, bo to jest pewna taka sekwencja. Najpierw rosną ceny zaopatrzeniowe, potem rosną konsumpcyjne,
Na razie wtedy inflacja bazowa trzyma się jeszcze na poziomie niewiele zmienionym, ale jak schodzimy z tego, to najpierw nam spadają ceny zaopatrzeniowe, znaczy już tam nie ma inflacji, albo nawet jest deflacja, tak jak w tej chwili, to rzutuje na to, że CPI wraca do normy albo jest blisko normy, a inflacja bazowa nadal jeszcze będzie obciążona tym, co było w przeszłości. Więc my mamy właśnie w tej chwili taką sytuację, że tak, ceny zaopatrzeniowe to mamy właściwie deflację. Tam nikt nie traci na tym specjalnie, ale już na pewno nie są takie lukratywne te nasze przedsiębiorstwa, jakie były. Ceny, jeżeli chodzi o ceny konsumpcyjne, z wyjątkiem żywności, ale tak średnio rzecz biorąc, to one nam właściwie praktycznie są w celu, prawda? Czyli ten wzrost jest umiarkowany, płace realne rosną szybciej, więc ludzie nie powinni odczuwać tutaj żadnego dyskomfortu, przynajmniej ci, którzy pracują, którzy mają płace, no bo z emeryturami, rentami to bywa inaczej. Ci, którzy utrzymują się z niezarobkowych źródeł, to też mają prawo do narzekania, ale trzeba się wziąć do roboty, kto tylko może. No i wreszcie mamy tę inflację bazową, która jest dla nas bardzo ważną informacją, na ile to, co było w przeszłości, jeszcze zostało jako osad taki. No jak się gotuje rosół, to na dole zostaje taki osad. No więc powiedzmy, że to, co było kiedyś takim czynnikiem, który nam te ceny wyprowadzał gdzieś tam poza ten nasz cel, to jeszcze to jest, jeszcze ten muł gdzieś tam jest. I dopóki to całkiem nie będzie oczyszczone, a to dłużej trwa, znaczy nikomu inflacja z takich normalnych konsumentów bazowa nie jest do niczego potrzebna. Ale analitykom tak, bo ona nam pokazuje, na ile jeszcze właśnie to, co było dawniej, jeszcze nadal nie zostało usunięte, nie zostało oczyszczone z tego mułu, który się nagromadził w przeszłości. Także z tego punktu widzenia, jak mówię, każda inflacja, każda miara inflacji ma swoje znaczenie, trzeba ją czytać. Jeszcze jest coś takiego też bardzo mało znanego, jeżeli mówimy o inflacji. Mianowicie jak patrzy Europejski Bank Centralny z punktu widzenia gotowości kraju do wejścia do strefy euro, to oni oczywiście, że interesują się inflacją i bazową, i taką, którą mamy według naszego CPI i HCPI, czyli zharmonizowanego wskaźnika, który jest troszeczkę według innego koszyka liczony i za inne okresy. No nie będziemy tu robić wykładu, ale jakby kogoś interesowało, to jest świetnie to wytłumaczone na stronie GUS-u. Wystarczy napisać GUS, inflacja, miary inflacji i naprawdę jest tam tak prostym językiem wyjaśnione, jak, czym te wskaźniki się charakteryzują, czym się różnią i tak dalej. Ale z punktu widzenia Europejskiego Banku Centralnego, to właśnie nieważne jest CPI, tylko HCPI, czyli ten wskaźnik jak gdyby europejski, on jest, jak u nas jest wyżej, to tam jest niżej, jak jest i odwrotnie. I oni patrzą nie na okres roku, czy nawet 2 lat, oni patrzą na okres 10 lat. Czyli zobaczmy, jak to trzeba patrzeć i to jest również istotne, bo to się nawet pojawiło w tym ostatnim raporcie czerwcowym z tego roku Europejskiego Banku Centralnego, że oni nas pochwalili między innymi również za to, że schodząc, wtedy robiąc tę korektę na stopach procentowych, tę dostrajającą operację z obniżeniem tych stóp procentowych, to dzięki temu mamy bardzo przyzwoity również wskaźnik, jeżeli chodzi o procentowanie naszych 10-letnich obligacji, bo oni patrzą w takiej perspektywie. I to jest niesłychanie ważne, bo to jest dla inwestorów ważne. Dla inwestorów nie jest tak może bardzo ważne, z wyjątkiem takiego gorącego pieniądza, jaką my mamy w tej chwili stopę procentową i czy one się zmieni. Oni patrzą na kondycję gospodarki, oni patrzą na te wszystkie procesy długofalowe. Ja mówię o poważnych inwestorach, a nie właśnie mówię o ruchach gorącego pieniądza, no który tak, się zupełnie taka długoterminowa analiza teoretycznie dużo więcej da, jeżeli mówimy o poważnych państwach, po dojrzałych demokracjach. 10 lat to jest kawał czasu. Dużo zmian tak, i on bardzo dużo tak, pokaże. Ale tak właśnie podchodzi do tego Europejczyk. Znaczy oni nie lekceważą, jak widać, chociażby po tym, że mówią teraz o tej procedurze nadmiernego deficytu. Oni nie lekceważą tego, że mamy przekroczone jakieś wskaźniki. Oni nie lekceważą tego, że mamy w tej chwili inflację wyższą czy niższą, prawda? Akurat dzisiaj mamy w celu, ale generalnie oni tego nie lekceważą. Natomiast w ocenach kondycji gospodarki nie wolno się kierować jakimiś
jakimiś takimi chwilowymi, emocjonalnymi nastrojami, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Niestety w polityce i także w dziennikarstwie to zaczęło dominować. Mnie tylko jedno bardzo smuci, to muszę powiedzieć wprost, bo to jest trochę takie, chyba jeśli z tego się nie wycofamy w porę, psucie sytuacji przyszłym władzom Banku Centralnego, ktokolwiek będzie nim zarządzał. Myśmy przełamali pewne tabu, dlatego że do tej pory żaden bank centralny, czy to był Bank Polski, czy to było w PRL-u, czy to było na świecie, nawet jeżeli były katastrofy finansowe, bo były, można było krytykować ex post przez ekspertów jakąś tam politykę, że była zbyt restrykcyjna, za mało restrykcyjna, czy generalnie no, można było mieć swoje zdanie, opinie wyważone, ale nigdy nie schodziło to, że się tak wyrażę, na poziom taki, w jakim mamy dzisiaj, bo to jest poziom magla. Przy czym magiel to jest pożyteczny, bo można przynajmniej bieliznę tam wyprasować, natomiast to jest szkodliwe. To jest szkodliwe dlatego, że ludzie, którzy nie mają, jak powiedziałam, ani dostępu do dokumentów, ani nawet gdyby mieli ten dostęp, nie potrafią ich ze zrozumieniem czytać, bo to wymaga jednak pewnej edukacji i pewnej obecności i oswojenia się z tym z językiem chociażby, bo jak się wchodzi do nowego środowiska, to zawsze obowiązuje tam pewien żargon taki zawodowy. Oni zabierają głos i kreują się na autorytety. Co więcej, niektórzy z nich mają sztucznie przyklejoną etykietkę, że są autorytetem. A media najchętniej będą brały tych, którzy opowiadają rzeczy kontrowersyjne i co jest naprawdę niesłychanie przykre, do tej pory nigdy nie był atakowany żaden bank centralny, ani tym bardziej nie był atakowany żaden prezes. A teraz zeszliśmy wprost, na taki poziom. Teraz jest atakowany wprost, bezpośrednio, co będzie miało swoje długofalowe konsekwencje, bo to obniża rangę Narodowego Banku Polskiego nie, i prezesa. Nie, rangę Narodowego Banku Polskiego ale w oczach inwestorów nie obniża absolutnie nic. Nie, ale takie ataki mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji, do negatywnych konsekwencji, bo to też uderzenie w wizerunek, takie pogardliwe stwierdzenia, ataki wpływają potem i to mówią potem ludzie, którzy szczerze mówiąc, otoczenie. Bardzo często, to mówią ludzie, którzy obecnemu prezesowi, ja mówię teraz już rzeczywiście o profesorze Glapińskim, nie o prezesie banku, o profesorze Glapińskim, który ma tak ogromny dorobek, tak ogromną wiedzę, tak ogromną zdolność przekazywania trudnych rzeczy, tylko trzeba go słuchać ze zrozumieniem, a nie robić takie zlepki, jak robi TVN na przykład, bo widziałam coś takiego, to było obrzydliwe. Po prostu głupie, obrzydliwe i szkodliwe. Jeżeli się, ja naprawdę znam ludzi, którzy podziwiają profesora za jego dorobek, wiedzę makroekonomiczną i to, że on został tutaj, to nie jest przypadek. On po prostu był od lat związany z tym bankiem, świetnie to znał, świetnie rozumiał i doskonale poradził sobie w sytuacji, w której praktycznie nikt by sobie nie poradził. Ale niestety, odnotowane przez instytucje niezależne, zewnętrzne, pani profesor. Muszę ale ja tylko może jeszcze jedną rzecz na koniec bym powiedziała. Do czego prowadzi, bo mieliśmy taki incydent i mam nadzieję, że właśnie dlatego, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, ten wizerunek być może jest psuty, ale w oczach Polaków prymitywnych, którzy kompletnie nie wiedzą, kogo krytykują, po co krytykują, ani dlaczego krytykują i nie wiedzą, że są szczuci przez jakieś siły, które być może są wrogie Polsce i chcą, żebyśmy mieli słaby pieniądz i prezesa niekompetentnego, który bardzo szybko zniszczy nasz bank i że tak będzie. Natomiast inwestorzy na razie na to nie reagują. Ale był taki incydent, kiedy zareagowali. Otóż jak PiS doszedł do władzy, to chociaż Rada Polityki Pieniężnej nigdy nie składa się jednorodnie z ludzi o tej samej orientacji politycznej, ale między innymi ja, chociaż jestem kojarzona z PiS-em, ale nigdy nie należałam do PiS-u, jak mnie ktoś zaprasza, jak mnie z SLD zaprosi, to pójdę do Platformy, nie pójdę z innych względów, bo ja nie lubię takiego knajackiego języka, którym ci ludzie się posługują, ale do SLD mogę pójść do PSL-u, gdyby mnie zaprosili i PiS mnie zapraszał, więc chodziłam. I byłam na tej zasadzie kojarzona. Ja i te inne osoby, które były przez Sejm wybrane do Rady Polityki Pieniężnej. I były tak silne ataki medialne na nas, że jesteśmy niekompetentni, głupi, że się na niczym nie znamy i tak dalej, że profesor Gomułka to byłby tutaj wspaniały, gdyby był, a ta Ancyparowicz, kto to jest w ogóle, skąd ona się tu wzięła i tak.
że obniżono nam rating, a obniżka ratingu kosztuje bardzo drogo, bo trzeba znacznie więcej płacić potem za obsługę naszego długu publicznego. Więc ci, którzy psioczyli na mnie i wypisywali bzdury o mnie, o panu Łonie, bo to nas dwojga to dotyczyło, to nie nam zaszkodzili, bo ja byłam w tej radzie, ale zaszkodzili państwu, tylko że inwestorzy bardzo szybko się połapali i natychmiast ten rating już przy następnej ocenie tyle był dobrego, przewrócony. Panie profesor. Panie profesor, niestety, ale muszę przerwać. Wszystko co dobre szybko się kończy, ale bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i przede wszystkim dużą dawkę wiedzy. Mam nadzieję, że nasi widzowie są podobnego zdania i że będą odsłuchiwać tę rozmowę, podawać ją dalej, rozpowszechniać, bo warto. Moim i państwa gościem obserwatora finansowego była pani Grażyna Ancypyrowicz, profesor ekonomistka, była członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję, panie profesor. I ja dziękuję za zaproszenie. Może będzie następne? Może. Mamy nadzieję, że będzie. Mamy nadzieję, że pani profesor będzie przyjmować zaproszenie do obserwatora finansowego. Z radością.